Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Extreme Hardware. Dzisiaj chciałbym omówić bardzo ciekawą kwestię. Chodzi mi mianowicie o GTX 1080 Ti oraz Titana X Pascal z 2016 roku, jak i Titana XP z roku 2017. Pierwszy raz jesteśmy w historii świadkami takiego ciekawego wydarzenia, gdzie karta Ti marginalnie, wręcz śmiesznie, skandalicznie, w żaden sposób niemalże nie różni się od Titana. Poza tym, że jest troszeczkę cięta, jeżeli chodzi o magistralę pamięci, o ROPy oraz tylko i wyłącznie 1 giga pamięci VRAM. Jeżeli chodzi o wydajność w grach, to jest praktycznie generalnie to samo. Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwszy raz taka sytuacja w historii, bo jak było ze wcześniejszymi Titanami? Generacja wstecz, Titan X Maxwell, pełny rdzeń na samym początku, potężne GM200, 12 giga pamięci VRAM, 3072 jednostki CUDA, 192 TMU i 96 ROP. Obok, po kilka miesięcy po premierze Titana Maxwell, pojawia się również bardzo wydajna 980 Ti, posiadająca 2816 jednostek CUDA, 96 ROPów, 172 jednostki TMU oraz 6 GB pamięci VRAM. Wydajność zegar w zegar Titana Maxwell versus 980 Ti to różnica około 10%. Mało, ale dla niektórych, dla mnie na przykład było to sporo, szczególnie weselaj. Titan miał sens i naprawdę pokazywał pazur względem Ti'a. Wracamy teraz do generacji wcześniejszej, przed Maxwellami. Mamy Keplera. W 2013 roku zadebiutował pierwszy Titan w historii. Titan Kepler, posiadający 2688 jednostek CUDA, 48 ROPów oraz 224 TMU. Posiadał również odblokowaną tak zwaną podwójną precyzję, przez co karta jest do dzisiaj niesamowicie wydajna, całkowicie deklasuje Titana Maxwell oraz Pascala, jeżeli chodzi o zastosowania półprofesjonalne i profesjonalne w tak zwanej wydajności podwójnej precyzji FP64. Rok później, oczywiście w 2014, Titan Kepler został zastąpiony Titanem Black, który no, był, można powiedzieć, taką ulepszoną jego wersją. Posiadał pełen rdzeń GK110, czyli karta posiadała 2880 rdzeni CUDA, 240 jednostek TMU oraz 48 ROPów. Czyli to była taka 780 Ti, posiadająca 6 GB pamięci VRAM oraz odblokowaną podwójną precyzję. I co bardzo ciekawe, wtedy te Titany były czymś zupełnie innym przy Keplerze i Maxwellu niż to, co widzimy przy Pascalu, ponieważ Titan Pascal, debiutujący w 2016 roku, generalnie śmieszna była, można powiedzieć, jego premiera, bo z tego, co pamiętam, można powiedzieć, zabawnie nieraz się śmiejemy tutaj w Extreme Hardware, że szef Nvidia zaprezentował ultrapotężną kartę graficzną na świetlicy, więc było to całkiem takie zabawne wydarzenie. Co się okazuje? Titan Pascal zadebiutował nie na pełnym rdzeniu, jednak naciętym, ponieważ zestawiając go, tutaj zaraz powiem dokładnie, jak to wygląda liczbowo, ale znowu zestawiając go przykładowo z Maxwellem ze wcześniejszej generacji, który pojawił się tylko w jednej odsłonie Titana, posiadał jeden rdzeń pełny, to Titan Pascal no niestety zadebiutował, można powiedzieć, jako kastrat. I teraz tak, 9 miesięcy później, po premierze Titana Pascal, debiutuje GTX 1080 Ti i co się okazuje? Stock versus stock, czyli jak to się mówi przysłowiowo, po wyjęciu z pudełka 1080 Ti zapewnia taką samą, bądź czasami nawet marginalnie większą, 2-3 FPS-y, większą wydajność niż Titan X Pascal, kosztując o połowę mniej niemalże pieniędzy, tak? Titan Pascal wprowadzony został za $1200, w Polsce kosztował 6000 zł, 1080 Ti kosztowała $699, w Polsce po 3650 zł. Tak, dokładnie pamiętam, jak pojawiła się na stronie Nvidia. No i co się okazuje? Później, jakieś chyba 2-3 tygodnie po premierze 1080 Ti, debiutuje Titan XP, czyli GP102 na pełnym rdzeniu, które posiada 3840 jednostek CUDA, 240 TMU, 96 ROPów, 12 GB pamięci VRAM, taktowanej efektywnie częstotliwością 11400 MHz. Zaraz powiem, jak wygląda sprawa wydajności tych wszystkich kart, dwóch Titanów Pascal oraz 1080 Ti. Jednak zaznaczę najpierw jeszcze, iż 1080 Ti oraz Titan XP to tak naprawdę Pascal Refresh. Nvidia, wprowadzając 1080 Ti oraz Titana XP, zwiększyła częstotliwości bazowe o około 100 MHz względem Titana X Pascal oraz zwiększyła taktowanie bazowe pamięci o
przykładowo w 1080 Ti o 1000 MHz taktowania efektywnego, a w Titanie XP o 1400 MHz taktowania efektywnego. To nie są jedyne różnice, ponieważ zostały również przebudowane sekcje zasilania. Potencjał podkręcania się nie zwiększył, ponieważ w Pascalach działa to w ten sposób, że no, generalnie rzecz biorąc, karty już po wyjęciu z pudełka są, wszystkie Pascale są praktycznie wyżyłowane do granic możliwości, ponieważ Nvidia bardzo wysoko, bardzo agresywnie ustawiła taktowania kart. Także OC jest tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo podobne na wszystkich kartach. Zazwyczaj 2025 MHz na rdzeniu to jest to, co można z karty wycisnąć. Lepsze sztuki robią 2050-2060 MHz na rdzeniu, które i tak nie są w 100% stabilne, bo trotlują. I to, czego można się spodziewać na wodzie, to powiedzmy ustabilizowanie po zwodowaniu kart, ustabilizowanie tych zegarów, które powiedzmy karta osiąga na powietrzu. Może 20 MHz wyżej poleci na wodzie karta względem tego, co jest na powietrzu. Na więcej bym nie liczył. Także Pascale generalnie OC mają bardzo podobne i wszystko to zależy od farta, od szczęścia, jaki po prostu rdzeń się wylosuje, kiedy kupi się kartę. Tylko i wyłącznie od tego. Natomiast to, co jest ważne, to temperatury właśnie poprzez tą przebudowaną sekcję zasilania i poprzez usunięcie DVI na Titanie X-Pascal nieco się polepszyły w 1080 Ti oraz w Titanie XP. Ruch Nvidia jest bardzo dziwny. Wiadomo, Nvidia tak naprawdę na ten moment konkuruje sama ze sobą i nic nie zapowiada tego, żeby ta sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić. W związku z tym Nvidia pozwala sobie na to, żeby po prostu wypuszczać karty w topowym segmencie, w najwyższym segmencie, które są niemalże bliźniaczo podobne, jeżeli chodzi o wydajność, którą oferują, a mają tak naprawdę kosmetyczne zmiany, bo tak naprawdę 1080 Ti w kwestiach czysto gamingowych od Titana XP albo Titana X-Pascal różni się kolorem chłodzenia, tym, że posiada 11 GB pamięci VRAM zamiast 12 GB pamięci VRAM i ceną. A co jest najważniejsze dla typowego, powiedzmy, użytkownika, dla większości użytkowników? Cena. Poza tym Titany tylko i wyłącznie występują w wersjach referencyjnych. Można je kupić jedynie przez sklep Nvidia, co też jest utrudnione. Chłodzenia pozostawiają wiele do życzenia, bo karty grzeją się, są stosunkowo głośne, a 1080 Ti można kupić po prostu w wielu wersjach niereferencyjnych. Wybór jest olbrzymi, tak? No i cena też no jest niemalże o połowę mniejsza niż Titan XP. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie stricte wydajnościowe, bo tak jak mówiłem na początku materiału, stock versus stock, czyli karty po wyjęciu pudełka, 1080 Ti prezentuje wydajność na poziomie Titana X-Pascal z 2016 roku, bądź czasami bywa powiedzmy o te 2-3 klatki szybsza. Jeżeli ustawimy karty tak jak my to lubimy testować, zegar w zegar, Titan X-Pascal jest dokładnie pomiędzy, wydajnościowo jest dokładnie pomiędzy GTX-em 1080 Ti, a Titanem XP. Na zegarach 2025 MHz na rdzeniu na każdej karcie, na Titanie X-Pascal 1080 Ti oraz Titanie XP oraz efektywnym zwiększeniu pamięci, taktowań pamięci o 1000 MHz. Karty prezentują wydajność, która wygląda następująco. 1080 Ti około 5% wolniejsze od Titana X-Pascal, Titan X-Pascal około 5% wolniejsze od Titana XP, co za tym idzie 1080 Ti wolniejsza około 10% od Titana XP. Z tym, że różnice wydajności przy tych kartach są już tak małe, że tak naprawdę no, nie da się sensownie uzasadnić sensu dokładania do Titana, jeżeli dla kogoś powiedzmy ten budżet ma większe znaczenie. Szczególnie w SLI w ogóle nie da się tych różnic niemalże, no w ogóle nie da się tych różnic zauważyć z racji tego, że SLI różnie działa na Pascalach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Natomiast na Maxwellach przykładowo użycie kart graficznych najczęściej jest na poziomie 98-99%. Także to na przykładzie Titanów Maxwell mówię, które długi czas miałem w SLI. Także te karty chodzą, można powiedzieć, na pełnej mocy. Przy Pascalach są różnego rodzaju fluktuacje. Użycie GPU waha się od powiedzmy 88% do 95-98% na jednej, na drugiej karcie. Nie w każdej grze, ale w niektórych tak jest. Oczywiście skok wydajności względem jednej karty, a dwóch kart jest niezaprzeczalnie bardzo duży. Zaznaczam jeszcze raz, bo często to powtarzamy, że jeżeli robić SLI z dwóch topowców, to tylko i wyłącznie na platformie X99 z procesorem 40 linii PCI Express, tak żeby karty odpowiednio mogły
być wykarmione przez procesor. Różnice wydajnościowe między Titanami oraz 1080T są żadne, a różnice wydajności nawet dla mnie, dla kogoś, kto poszukuje jak największej wydajności, są tak marginalne, że generalnie ich nie widzę. Zapraszam Cię teraz do testu GTX-ów 1080 Ti w SLI versus 2 Titany X Pascal z 2016 roku w SLI. Oczywiście na procesorze 40-liniowym, jeżeli chodzi o linię PCI Express, platforma X99, tak żeby obydwie karty chodziły z przepustowością 2x16 PCI Express. Teraz bardzo ważna informacja, ponieważ nie da się jednoznacznie stwierdzić, które karty zapewniają wyższą wydajność. Wyniki są różne. Raz prowadzą marginalnie 1080 Ti, raz prowadzą marginalnie Titany X Pascal, jednak generalnie nie ma co się tym sugerować, bo warto zwrócić uwagę na użycie GPU, które jest dosyć losowe. Mimo zastosowania mostka SLI High Bandwidth, mimo zastosowania odpowiedniej platformy testowej, cóż, na razie tak wygląda kwestia SLI na Pascalach. Nie wiadomo, czy jest to kwestia sterowników, czy Pascale mają już taki swój urok. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości troszkę się ta sytuacja zmieni i to użycie GPU po prostu będzie nieco bardziej stabilne, tak żeby karty mogły jeszcze te parę procent wydajności z siebie wykrzesać, tak żeby zwiększyć, powiedzmy, skalowanie z tych 70%, załóżmy, procent względem jednej karty na 80-90%. Sam zobacz, jak to wygląda. Zwróć uwagę właśnie na różnego rodzaju te anomalie przy użyciu GPU. No i miłej zabawy przy oglądaniu testu. Zapraszam Cię do kolejnych materiałów Xtreme Hardware. Dzieje się, będzie działo się jeszcze więcej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć. Thank you.
Thank you.
Thank you.